Panie marszałku, Wysoka Izbo, są tylko dwie płcie. Każdy człowiek rodzi się kobietą lub mężczyzną. Nie da się tego zmienić na przestrzeni swojego życia, bo decydują o tym geny, których dzięki Bogu jeszcze zmieniać nie potrafimy. Jeżeli komuś wydaje się, że jest innej płci niż ta, z którą się urodził i która jest zapisana w jego genach, to należy go potraktować z szacunkiem, delikatnością i zapewnić mu odpowiednią terapię, a nie zachęcać do okaleczenia się na stole operacyjnym. Mężczyzna po okaleczeniu przez lekarzy nie staje się kobietą, tylko pozostaje okaleczonym mężczyzną. Kobieta po okaleczeniu przez lekarzy nie staje się mężczyzną, tylko pozostaje okaleczoną kobietą. To są proste, medyczne, biologiczne fakty. Fakty, których nie da się wymazać i trudno uwierzyć, że w dzisiejszych czasach na temat tych faktów toczy się w ogóle jakakolwiek dyskusja, bo przez tysiące lat nikomu nawet nie przychodziło to do głowy, że coś tak oczywistego, naturalnego, gołym okiem widocznego może być przedmiotem jakiejkolwiek debaty albo zmian prawnych. Prawo nie może zmieniać faktów. Nie powinno tego robić, bo prowadzi to do tragicznych skutków i po prostu nie jest w stanie tego zrobić. A to właśnie próbuje robić konwencja stambulska. Konwencja stambulska, autorzy konwencji stambulskiej w cyniczny sposób wykorzystują sprawę, słuszną sprawę walki z przemocą domową do tego, żeby realizować założenia lewicowej ideologii, żeby wprowadzać do porządku prawnego nowomowę, lewacką nowomowę, taką jak właśnie kategoria gender, która wbrew temu, co tutaj słyszymy od przedstawicielek Platformy Obywatelskiej czy Lewicy, nie jest w ogóle pojęciem o jakimkolwiek zdefiniowanym zakresie znaczeniowym. Lewica sobie to pojęcie wykręca jak chce, kiedy chce, po to, żeby służyło celom właśnie tej lewicowej ideologii. Raz mówią nam, że to jest tylko niewinne pojęcie służące do prowadzenia jakichś tam teoretycznych badań naukowych, albo że to jest tylko sformułowanie określające stereotypy i role kulturowe, to po co to wprowadzać? Są właśnie te słowa. Są stereotypy, role kulturowe, modele kulturowe. Można takich pojęć używać. Lewicy nie o to chodzi. Lewica wprowadza pojęcie gender do polskiego prawa, do porządku prawnego innych krajów, po to, żeby później, kiedy już właśnie pod tą opowieścią, że to jest takie sobie zwykłe, niewinne, naukowe powiedzenie, kiedy to zostanie wprowadzone, to żeby używać tego pojęcia jako wytrycha do forsowania kolejnych zmian prawnych i kolejnych decyzji finansowych. Forsuje to pojęcie, żeby wykorzystywać je jako alternatywne pojęcie dotyczące płci. To jest klucz do tego, żeby móc powiedzieć, że no tak, może ten człowiek ma płeć biologiczną taką, ale już jego gender, jego płeć kulturowa jest inna, więc należy go natychmiast położyć na stole operacyjnym pod nóż, dokonać operacji tak zwanej zmiany płci i potem, ponieważ jest to zapisane w prawie, tak, mamy w prawie pojęcie gender, to dokonać zmiany w dokumentach, wpisać to w dokumenty tej osoby, tak żeby te dokumenty stały w jawnej sprzeczności z faktami. Bo jeżeli ktoś urodził się mężczyzną, to dokumenty, żeby były zgodne z faktami, powinny go określać jako mężczyznę. I to samo dotyczy kobiet. Konwencja stambulska nie jest też tak, jak tłumaczyła chyba przedstawicielka PSL-u. Nie zawiera żadnych prostych, jasnych, oczywistych sformułowań, które nie są przedmiotem dyskusji. To jest ideologiczny akt prawny, w którym jasno jest mowa o tym, że mamy, że zobowiązujemy się jako państwo strona tej konwencji do prowadzenia działań z zakresu inżynierii społecznej, że mamy wykorzeniać nasze zwyczaje i tradycje, że mamy promować zmianę wzorców kulturowych, które są w Polsce. To nie jest w ogóle coś, czym powinien się zajmować Sejm, czym powinno się zajmować państwo. Zostawcie nasze wzorce kulturowe, zostawcie nasze zwyczaje i tradycje w spokoju. Niech one sobie żyją, rozwijają się, tak jak żyje i rozwija się polski naród bez udziału międzynarodowego aktu prawnego, który wskazuje, w którą to stronę mamy teraz zmieniać, promować i reformułować nasze zwyczaje, tradycje i wzorce kulturowe. Stop inżynierii społecznej. Konfederacja poprze projekt Tak dla rodziny, nie dla gender. Konfederacja opowie się za wypowiedzeniem konwencji stambulskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i kontynuować będzie wystąpienie klubowe pan poseł Witold Tumanowicz. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Dla lewackiej ideologii jest wiele kontrowersji. Szczególnie kontrowersyjna jest normalność. Kontrowersja pierwsza, są dwie płcie. Kontrowersja druga, płeć. To kwestia biologiczna, my się z nią rodzimy. Kontrowersja trzecia, małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.
Posłowie Lewicy ogłosili dzisiaj, że mamy dzień szura. Tak, jesteście szurami, jeśli musimy wam te podstawowe tezy biologiczne tłumaczyć. Konfederacja od początku sprzeciwiała się ideologicznej konwencji stambulskiej. Żałujemy, że PiS przez 8 lat rządów jej nie wypowiedział, bo mieliście na to czas, żeby to zrobić. Jeśli posłowie Lewicy tak bardzo chcą walczyć z przemocą, powinny wyjechać do jakichś państw skandynawskich na przykład, najlepiej do jakiegoś muzeum miejskiego no-go zone. Tam wam wytłumaczą te prawa biologiczne najlepiej. Pewnie przemocą najprawdopodobniej. Natomiast tak, bezpieczeństwo Polaków, w szczególności Polek, powinno być dla rządu priorytetem. Szczególnie w związku z masową imigracją i przestępstwami seksualnymi. Szczególnie popełnianymi w przejazdach na aplikacje. Pani poseł Korska-Dziedzic tutaj z tej mównicy zasugerowała, że wstydzi się swoich nazwisk, bo jeden z członów odnosi się do ojca, a drugi do męża. Jest to widać opresja mężczyzn wobec kobiet. To przepraszam, założył zaimki kobiece, ale zapraszam do złożenia wniosku o zmianę nazwiska, uwzględniającą feminatywy. Zapraszam do wniosku do zmiany nazwiska na kucharka dziedziczka. Może to byłoby lepsze w tym zakresie. Ja bardzo panią poseł lubię, bo zasiadamy w jednej komisji, ale jednak mimo wszystko no, absolutnie się nie zgadzam z tymi tezami, które tutaj zostały wygłoszone z tej mównicy. Natomiast jeśli chodzi o Konfederację, to składam wniosek o skierowanie projektu bezpośrednio do trzeciego czytania. Dziękuję. Szczęść Boże przedstawicielom tej inicjatywy, wszystkim zbieraczom podpisów i wszystkim normalnym Polakom, którzy rozumieją, z jak potwornym uroszczeniem mamy do czynienia ze strony autorów tak zwanej konwencji stambulskiej. Jakież to charakterystyczne, że ostatecznie nawet w kraju, w którym ta konwencja była dyskutowana, nie zostało to ostatecznie wmontowane w system prawa, a próbuje się to uczynić w Polsce. Ideologia, komuna, eurokomuna, rewolucja, która próbując sięgnąć po nasze mienie, zagraża naszemu życiu i zdrowiu, no i próbuje rozmontować człowieka w jego istocie, w jego systemie, nie tylko wartości, ale samoświadomości psychofizycznej. To chyba pierwszy taki przypadek, że sprawozdawcą projektu społecznego jest poseł na Sejm, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i tym bardziej rażące jest to, że tak nieadekwatne w formie i treści są wystąpienia dziękuję zwolenników bardzo zaprowadzania rewolucji. Zapraszam pana posła w życiu polskich Marcina rodzin. Konfederacja, wolność i niepodległość.